Módlmy się, przyjaciele. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień, za to, że dzisiaj mamy ten wielki przywilej być z Tobą, modlić się do Ciebie, rozumieć Twojego Syna Jezusa i mieć doświadczenie bycia zbawionymi ludźmi. Ojcze, uwielbiamy Ciebie za to. Czcimy Twoje wielkie imię. Wierzymy w to, że tak jak Jezus Chrystus poniósł na sobie naszą winę i wszelką konsekwencję tej winy, tak dzisiaj w Jezusie Chrystusie jesteśmy światłością dla tego świata. Ojcze, uwielbiamy Ciebie, wielki, potężny Boże, Ty, który stworzyłeś nas na swój obraz i podobieństwo, który doprowadziłeś nas do miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj. Wywyższamy Ciebie, Panie. Dziękujemy Tobie za naszego ducha, duszę i ciało. Ogłaszamy zjednoczenie z Tobą. Ogłaszamy mądrość Twoją, która jest w nas. Ogłaszamy Twoją siłę. Ogłaszamy Twoje scalenie w nas. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Ponad wszelkim grzechem, ponad wszelką niemocą, ponad wszelką demoniczną siłą. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Halleluja! Ty jesteś naszą siłą. Już nadchodzi dzień, wraca Jezus Pan. Halleluja! Niebo rzuca cień, wraca Jezus Pan. Szedere la kredera wassora, era lasciate le rente la kredera la kredera bassi. Volte le lenta, candezza di alahato kredera soro. Udusie, sam z tobą! Żyję jak rakieta, jestem wiele ma. Mówią mostów nie pal, robię to co dnia. Z ziemi tej nie jestem już niebodomem mym. Jezus Chrystus Panem mórz, a ja razem już nadchodzi. Kontrast tylko ciemny i biel. Życie na półśrodkach nie obchodzi mnie. Alleluja! Wiarą mą rozbijam mrok i podążam w przód. Już za chwilę zrobię skok do niebiańskich wrót. Niebo jest Twoim dołem. Niech tam płyną Twoje myśli. Już nadchodzi dzień, wraca Jezus Pan. Niebo rzuca cień, wraca Jezus Pan. Płynie święta krew, wraca Jezus Pan. Wielki cudny lew, wraca Jezus Pan. Już nadchodzi. Niebo rzuca cień, wraca Jezus Pan. Płynie święta krew, wraca Jezus Pan. Wielki cudny lew, wraca Jezus Pan. Już nadchodzi, już nadchodzi dzień, wraca Jezus Pan. Niebo rzuca cień, wraca Jezus Pan. Płynie święta krew, wraca Jezus Pan. Wielki cudny lew, wielki cudny lew, wraca Jezus Pan. Obudź to w sobie.
jestem wiele wart. Mówią mostów nie pal, robię to co dnia. Z ziemi tej nie jestem już, niebo domem mym. Jezus Chrystus Panem Bóg, a ja razem z Nim. Wszystko nie ma większego znaczenia. Niebo jest twoim domem. Krzyczę większy kontrast, tylko dzień i nie. Życie na półśrodkach nie obchodzi mnie. Wiarą rozbijam rok i podążam. Się budziłem rano, grajcie i uświadamiałem sobie od nowa, że to nie jest miejsce mojego życia i tylko dlatego moja głowa wytrzymała to napięcie. Żyjesz na ziemi, ale to nie jest miejsce twojego życia, to dopiero przedsionek Królestwa Bożego. To przedsionek. Módl się do Boga jako ten, kto nie jest obywatelem ziemi. Powiedz: Ojcze, wiem to. Każdego dnia będę wstawał rano i nie będę przywiązany do tej ziemi. Nie będę przywiązany do czasu. Nie będę przywiązany do tej przestrzeni. Halleluja! To jest wiara Abrahama. Ekolo la Padre. Wywyższamy Ciebie, Ojcze. Tak się módl. Módl się jako przechodzień. Już nadchodzi dzień. Halleluja! Wraca Jezus Pan. Niebo rzuca Cię. Niebo rzuca.
Piotrek, weź szofar. Ura baszaka la rabasante le redebe seke le redebe shi. Co może wiele? Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Tak mówi list Jakuba, powiedz to. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz, czytam z Biblii Gdańskiej, był człowiekiem podlegającym tym samym doznaniom, co i my. I modlił się gorliwie, żeby nie padał deszcz. I nie spadł deszcz na ziemię przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Eliasz nie był enigmatycznym człowiekiem i nie był mitycznym człowiekiem. Słowo Boże mówi, że był poddany tym samym doznaniom, a Brytyjka mówi, że był taki jak my. Czyli zmagał się z różnymi rzeczami tak jak ty i ja. Ale Słowo Boże mówi, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Ten sam Eliasz, prorok, kiedy się modlił, to ukrył swoją twarz w kolanach, modlił się modlitwą rodzenia. Nie jest to modlitwa, która jest modlitwą schematyczną, taka jak my stoimy, ale coś wam chcę powiedzieć. Usilna modlitwa sprawiedliwego to modlitwa taka, kiedy angażujemy w nią całego siebie. Podnieś swoje ręce do góry i zacznij modlić się modlitwą usilną, modlitwą angażującą, grajcie mocno, modlitwą angażującą całe swoje ciało, ponieważ Biblia mówi, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Wyjdź dzisiaj, teraz, w tej chwili z wszelkiej formy komfortu. Zdecyduj się, że tak jak Eliasz masz moc do związywania i moc do rozwiązywania. Możesz dzisiaj w Chrystusie Jezusie zadać kłam wszelkiej niemocy, wszelkiej śmierci, wszystkiemu temu, z czym przyszedłeś na to spotkanie, a co powoduje, że nie możesz wejść w niebiańską atmosferę. Wystąp przeciwko temu, wystąp. Modlitwa rodzenia to nie jest modlitwa taka, że tam piarniesz sobie. To jest modlitwa, kiedy ty się przebijasz w duchu. Ojcze, my ogłaszamy nad Kościołem moc i siłę do tego, aby napierać. Nie rezygnuj. Módl się, bo wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Módl się, łasa katarabasa kata, o rebesza katarabasa. Ja mówię,
Modlitwy pełne ognia, modlitwy pełne zaangażowania. O rabasa kataraba, e kataraba basa, e rabasa koto, pewność mam i wiem, że wiem. O rabasa katarabasa, o rebesza katarabasa, o rebesza kolorowoso. Ojcze, my w imieniu Jezusa bierzemy autorytet nad wszelką formą cielesności, nad wszelkim buntem, nad wszelkim nieposłuszeństwem, nad wszelką płcizną. Ojcze, ja ogłaszam, że Kościół się przebija, że każda dusza się przebija. Ja mówię, przebicie się przez naturalne, dmij Piotrek, przebicie się przez naturalne, siła z nieba, atmosfera nieba, atmosfera królestwa. Orebe jaka tarada, jesa katarababa, jelaraba hatarabasy, jelarabasa kata, o szaka tarabasa tele, o raba jaka saka taraba. Niech upadnie komfort przewidywalności. Bóg jest żywy, On jest żywy. On każdego dnia, w każdej godzinie chce Ciebie zaskakiwać. O zakata rabasekata, rabasakolo. Niech żyje Król. Niech żyje Król. Razem. Graj na razie. A teraz powtórzymy to jeszcze raz. Ale wszyscy w jeden rytm. Wszyscy tak samo klaszczemy i wszyscy tak samo co skaczemy do góry, ponieważ chodzi o to, abyśmy mieli jedną myśl, jedno serce i jedno zdanie. Szakata, rabasakata. Oooo!
niech żyje król! To ja, ten zmartwychwstały, zmartwychwstały.
Thank you.
mas. Popatrzyłem na nią tylko jeden raz. Popatrzyłem, minął jakiś czas. I miałem święta metoda, była jak ta święta woda. Święta woda, przejdzie. Niebo. Pokonujemy w ciele. Zawsze. Potem jest drugie niebo. W drugim niebie
jest szatan i demony. Te pokonujemy naszą duszą. Potem jest trzecie niebo. Trzecie niebo ma 7 poziomów. Tak mówi Pismo Święte. Ale żeby w ogóle w uwielbieniu dotrzeć do trzeciego nieba, trzeba pokonać 2 poprzednie. Zawsze tak jest. Amen. Pierwsze niebo pokonujemy w ciele. Nie ma szans, żebyś nawet przystąpił do walki z szatanem, jeśli nosisz żal do kogoś, jeśli troskasz się o coś, jeśli martwisz się czymkolwiek, to nawet nie zdążysz powalczyć. Nie przejdziesz z pierwszego nieba. Nie dasz rady przejść. Chcę, żebyście zamienili się troszkę miejscami. Chciałbym, żeby do przodu wyszli wszyscy ci, którzy mają w tej chwili w sercu troskę, żal gdzieś do kogoś. Przejdźcie do przodu wszyscy. Martwicie się czymś. Coś was obciąża. I nie radzisz sobie z tym. Proszę cię, bądź szczery przed Bogiem. Pamiętaj, Bóg nie potrzebuje kozaków. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. On nie potrzebuje kozaków. On nie przyszedł do kozaków. On przyszedł do grzeszników, chorych, złamanych na duchu. Wychodźcie do przodu. Zrozumcie to. Nie można inaczej. Chodź do przodu, bo musisz pomóc Kościołowi. Chcesz pomóc tej wspólnocie? Pamiętaj o jednym. Jesteśmy jednym ciałem. Kiedy razem na jednym miejscu wielbimy Boga, to nie możemy na raty przechodzić. Agata powiedziała równo. Nie możemy na raty przechodzić. Albo wszyscy przechodzimy przez jedną przestrzeń i wchodzimy w następną, albo jest zamieszanie w duchu. Żebyśmy się przedostali głębiej. Żebyś mógł stanąć twarzą w twarz szatanem i powiedzieć mu prawdę, to musisz przejść przez pierwsze niebo. Poczujesz siłę, kiedy przez nie przejdziesz. Wejdzie w ciebie siła i będziesz mógł powiedzieć szatanowi nie! Tak będziesz mógł zrobić. Poczujesz to. A potem będzie trzecie niebo. I tam nie będziesz się musiał martwić niczym. Uwielbiajcie Boga. Jeżeli masz coś, ciszej. Tylko grajcie. Dopóki będziesz miał w sobie jakikolwiek żal do kogokolwiek, to nie będzie jeszcze siła do walki nawet. Jeżeli będziesz się czymkolwiek martwił na tym miejscu, to nie będziesz miał w środku tej siły, żeby powalczyć. W Twoim uwielbieniu zrób teraz wszystko, żebyś przeszedł przez pierwsze niebo. Wybacz, odpuść. Zacznij się cieszyć. Zacznij się zachowywać jak dziecko, które nie ma żadnych problemów. Żadnych problemów. Żadnych problemów. Dopiero przejdziesz dalej. Tak uwielbiaj Boga. I teraz Szaka to korolo glow. Słuchajcie to! Hey!
mówię, ci teraz ktoś zabrał to, z czym się zmagasz. O czymkolwiek. Coś ci przeszkadza w życiu? Wyobraź sobie, że jesteś w innej sytuacji. Nie mam tego. Na przykład ktoś mówi, mam problem finansowy. Gniecie mnie problem finansowy. Wyobraź sobie, że mieszkasz w Tybecie. I nie masz tego problemu finansowego. Nie masz go. Kiedyś przyszedł do mnie Norbert, lata temu, i powiedział do mnie tak: pastorze, pomódl się o moją firmę. A ja do niego powiedziałem tak: jak świat światem, Bóg nigdy nie był z żadną firmą. Bóg nie był z żadnym biznesem. Nigdy. Mówię do niego tak: pomodlę się, żebyś ty był blisko Boga. I powiedziałem do niego tak: a jakby ci teraz zabrali tą firmę i byś został goły i wesoły i byś nie miał nic, jakbyś wielbił Boga? I on stał, miał łzy w oczach. Ja mówię: pomyśl sobie o tym, że nie masz tego. I on zaczął wielbić Boga. Wie dlaczego? Bo problem był umieszczony gdzie indziej, niż on myślał. On był skupiony na tym. On się sfokusował na tym. On zatrzymał swoją troską ten problem przy swoim życiu. On to zrobił. Wiesz, co to znaczy, że ty masz problem? Ty trzymasz ten problem. Ja w więzieniu powiedziałem do Boga: zabieraj moją żonę sobie. Zabieraj sobie moje dziecko. I zabrał.
Za miesiąc się nawróciła później. Powiedziałem w marcu, zabierz ją. W kwietniu oddała życie Jezusowi. Powiedziałem, zabieraj mojego syna. Co mnie to obchodzi? Ja się będę martwił moim synem? Moją żoną? A co ja jestem? Tworek, proszę Ciebie, na zmartwienie? Porzuć to. Zostaw to. Te dzieci mają tak wywalone na wszystko, że się w pale nie mieści. Na wszystko mają wywalone. Przebij się w uwielbieniu. Przebij się. Zrób to teraz. Kochani, jedną z najbardziej opresjonowanych rzeczy przez diabła wcale nie są pieniądze, wcale nie jest Twoje zdrowie. To są rzeczy wtórne. Pierwsze, szczególnie w takich kościołach, jest Twoje zjednoczenie z Bogiem. Jest świadomość tego, że jesteś usprawiedliwiony. Usprawiedliwiony, ten prosty fundament, który cały system dookoła krzyczy o uczynkach. Jeśli tego nie zrobiłem, za mało poczytałem, za mało ewangelizacji zrobiłem, nie zasłużyłem. Zmiana perspektywy. Stajesz przed Ojcem czysty, sprawiedliwy, bo w kim jesteś? W Chrystusie. W Chrystusie Go uwielbiasz. Jesteś w Chrystusie. Tylko to się liczy. Tylko to ma znaczenie. Jesteś sprawiedliwy. Sprawiedliwy. Nikt Cię nie może oskarżyć. Nikt Cię nie może nic powiedzieć. Bo uświęcił się Ten, który jest sprawiedliwością tego świata. I powiedział, jesteś już sprawiedliwy. Nic innego się nie liczy. Zwróć swoje oczy na sprawiedliwość. Amen. Serca twardy głaz płynął w strumień. Minął jakiś czas. Serca twardy głaz, gdy zniknął strumień, płynie tak jak płynął. Święta woda przeli mnie. Nie wiesz nawet jakim cię. A więc nie trzeba zabezpieczać się, bo nie zna nikt metody, jak się ustrzec u mnie. Święta woda Przegirwie, niż nawet jakim cię. Niech Bogie piękna prawda Boże swoje. Święta woda przegirwie. Cała mądrość w tłumie ludzkich mas. Popatrzyłem na nią tylko jeden raz. Popatrzyłem, minął jakiś czas. I do się ta metoda była ta święta woda. Święta woda przegirwie. Bo nie zna nikt metody, jak się odrzec. Święta woda przegir wie. Nie wiesz nawet jak i gdzie. Jest Bogiem wielka prawda w Bożym Słowie. Święta woda przegir wie. Płynął strumyk, aż krzyknąłem pas. Skończył się już dla mnie niezależny czas. Ożywiony stoję pośród was i podnoszę głos jak Boga. Boże, zostanę. Święta woda, brzegir wie. Nie wiesz nawet jak i gdzie. A więc co trzeba zabezpieczać się, bo nie zna nikt metody, jak się utrzeć świętej wody. Święta woda, brzegir wie. Nie wiesz nawet jak i gdzie. Jest nowy wielka prawda w Bożym Słowie. Święta woda, brzegir wie. Las, a przy brzegu leżał serca twardy głaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas. Serca twardy głaz, gdzieś nikto. Święta woda, brzegi nie. Aleluja! Nie wiesz nawet, ja chcę. A co trzeba zabezpieczać się, bo nie zna nikt, jak powiecie. Co świętej wody, święta woda, brzegi.
wiatr wie, stała mądrość. O tak! Popatrzyłem na nią tylko jeden raz. Popatrzyłem, minął jakiś czas. O! I widocznie ta metoda była jak to święta woda. Święta woda, przekir wie. Nie wiesz nawet jak i gdzie. Go, go. A więc to trzeba zabyć się. Bo nie zna nikt metody. Święta woda, przekir wie. Właśnie! Nie wiesz nawet. Prawda o tym słowie, święta woda przegibie. Mylą strumień, aż ci twój pas. Stoczył się już w labie, niezależny czas. Ożywione stoję pośród was. I podnosząc głos jak mogę, bo Jezus mój Boga. Święta woda przegibie. Nie wiesz nawet jak i gdzie. A więc nie trzeba zabezpieczać się. Bo nie zna nikt tego liczyć. Święta woda, kiedy nie. Nie wiesz nawet jak i gdzie. Nie powie piękna prawda Bożym słowie. Dzięki mnie płyną strumy, aż przyznowy pas. Skończył się już dla mnie niezależny czas. Ożywiony stoję pośród was. I podnoszą na zapadę. Święta woda, kiedy nie. Nie wiesz nawet jak i gdzie. Święta woda, kiedy nie. Nie wiesz nawet jak i gdzie. Jest to piękna prawda Bożym słowie. Święta woda, kiedy nie. Płyną strumy mego życia jas. A przy ciebie leżał. Święta woda, czyli nie. Nie wiesz nawet jak i gdzie. A więc nie trzeba zabezpieczać się. Bo nie zna nikt metodu. Święta woda, czyli nie. Nie wiesz nawet jak i gdzie. Jest bowiem piękna prawda Bożym słowem. Święta woda, razem z nama mądrość. Tu mnie ludzkich was. Popatrzyłem na nią tylko jeden raz. Popatrzyłem minął jakiś czas. I widocznie ta metoda zaś święta woda. Święta woda. Nie wiesz nawet tak i dalej. A więc nie trzeba zabezpieczać się. Bo nie zna nikt metody jak się uczyć świętej wody. Święta woda. Nie wiesz nawet jak i gdzie. Jest to mi piękna prawda Bożym słowie. Święta woda przed nim wie. Razem! Płyną strumy, aż czknąłem głos. Ożywiony stoję pośród was. Ruszajcie! Święta woda, kiedy nie. Nie wiesz nawet, a nic nie trzeba zabezpieczać się. Bo nie zna nikt metody. Święta woda, dzięki nie. Nie jest nawet jak i gdzie. Jest to piękna prawda Bożym słowie. Święta woda, dzięki. Płynął strumyk, aż krzyknąłem pas. Skończył się już dla mnie niezależny czas. Ożywiony stoję pośród was. I podnosząc głos jak mogę, wołam Jezus moim Bogiem. Święta woda, przebieg wie. Nie wiesz nawet jak i gdzie. A więc nie trzeba zabezpieczać się. Bo nie zna nikt metody. Święta woda, przebieg wie. Nie wiesz nawet jak i gdzie. Jest bowiem wielka prawda. Boże, człowiek to taki człowiek, który ćwiczy się w tym, aby patrzeć tylko i wyłącznie
na przymierze, które ma z Bogiem. Amen. On powiedział, zawarłem z Tobą przymierze wieczne, potwierdzone aktami łaski. Wspomnij na to i z tego miejsca idź dalej. Słowem ust. Ty, święty nasz Bóg, bogaty każdy, kto przebywa tam, gdzie Ty i strzeże Twych dróg. Ty dajesz Twych dróg.
słów. Bogaty każdy kto, bogaty każdy kto przebywa tam, gdzie Ty. Strzeże Twe króje, Ty dajesz najcenniejszą, Ty dajesz najcenniejszą radość w moim życiu. Obecność zakada ją. Jak mogę
mgły, jak porannej mgły. Holy Pride, Holy Pride, nie Holy Pride. On przebywa w światłości niedostępnej. Ciało nie ma dostępu. Po prostu nie ma dostępu. Ale Ty jesteś w duchu. Nie ma nic. Męża, żony, dzieci, biznesów, problemów. Nie ma przyszłości ani przeszłości. Nic nie ma. Święty Bóg. Tam nic nie ma, zobacz. Rozejrzyj się. Widzisz? Tam nie ma nic. Święty Bóg. Uwielbiam Cię. Zostawił żony, męża, dzieci, roli, domów. Nie będzie mógł być uczniem moim. I rzekł Piotr, Panie, myśmy to zostawili wszystko i poszliśmy za Tobą. A on powiedział, naprawdę powiadam Ci, że ten, kto zostawił to wszystko dla mnie, będzie miał bardzo dużo mężów, żon, dzieci, domów, roli.
powiedział przez proroka: błogosławiona niepłodna, bo ona mieć będzie wiele dzieci. Powiedz: Boże, ja niczego nie potrzebuję. Wyznaj to z wiarą i z pełną odpowiedzialnością. Zasypywałeś Boga różnymi potrzebami. Spokutuj teraz i powiedz: ja niczego nie potrzebuję. Ja się pomyliłem. Troskałem się. Biegałem przy tych różnych sprawach. Nawet błogosławieństwo Twoje, które mi dałeś w życiu, wziąłem i zacząłem go ochraniać. Przepraszam Cię, Boże, że chroniłem Twoje błogosławieństwo. Gedeon szedł do walki, pobudzony przez Boga. Zebrał całą armię, uzbroił ich i wyruszyli.
kiedy ruszyli do przodu, usłyszał głos Boga. Jest was za dużo. I kazał Gedeonowi odesłać wielu ludzi. Gedeon to zrobił. Szli dalej, a Bóg powiedział, jest was jeszcze za dużo. Nie mogę z taką armią iść na wroga, bo chwała przypadnie człowiekowi. I zdziesiątkował Bóg słowem proroczym armię Gedeona do 300. I powiedział tak, oto tymi 300 odbiorę sobie chwałę na Midianitach. Oto tymi 300. Bóg powiedział, czynię cię naczyniem moim. A kiedy zgodzisz się, że jesteś moim naczyniem, to pobłogosławię pustkę w tym naczyniu. I z pustki, która jest w tobie, uczynię wielką zasobność. My błogosławimy Ojcze każdego człowieka na tym miejscu, który wyrzucił wszystko, mu przeszkadzało, aby przyjmować realnie Twoje błogosławienie w duszach i w ciałach, Ojcze. I proklamujemy nad nimi Twoją zasobność. Alleluja! Twoją zasobność. Panów, Panów i Królów, Królów.
Aleluja. Głonę już ogniem Twym. Chciałbym, żeby wyszły do przodu te osoby, które systematycznie usługują w perspektywie proroczej. Nie, że gdzieś chciałbyś albo myślisz o tym. Osoby, które systematycznie usługują, proszę ustać. Tutaj będzie wam wygodniej. Usługujesz, pamiętaj. Tam za Edytą czy Edyta też. To tutaj ustańcie, żebym ja was widział wszystkich. Każdą z tych osób, jedna przy drugiej. Basiu, chodź tutaj proszę. Położysz ręce na każdego z ludzi i uwolnisz to namaszczenie, które przyjęłaś w Afryce. Po prostu kładź na nich ręce, a wy to przyjmujcie. Pamiętaj, dostaniesz dawkę, jeżeli ty mnie usługujesz, to tego nie zniesiesz później. Połóż na nich ręce. Przyjmujcie to. Przyjmujcie to. Halleluja. Przyjmuj to teraz. Przyjmuj to. Przyjmuj to głęboko. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Ojcze, w imieniu Jezusa otwieramy nowe okno w tych ludziach. Okno do tej pory zamknięte. Przez imię Jezus my ubogacamy, Ojcze, tym namaszczeniem, Ojcze, które przychodzi z drugiej części ciała Chrystusa. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. A siła Twoja większa, a moc Twoja potężniejsza. Przez imię Jezus, a zdolność Twoja silniejsza. Szapaka taka, jara, la, 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 sana. A rozum Twój jaśniejszy. Ela kło, szyta i la, 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 katese, re, la, 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 la. A wola Twoja, twardsza, mekata i la, kieda, kieta, la, re, sena, la, sana. A odwaga Twoja głębsza. W imieniu Jezusa. Niech ich wzrok teraz, Ojcze, sięgnie tam, gdzie do tej pory nie sięgał. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Halleluja. Ojcze, wzmacniamy ich duchowe nogi, aby nieśli to, co przyjęli, Ojcze, aby używali bez bojaźni, bez lęku, bez jakiegokolwiek strachu, przez imię Jezus. Halleluja. Wywyższamy Cię, Ojcze, za to. Halleluja. Już w duchu Twym, płonę już ogniem Twym, biegnę już w duchu Twym, płonę już ogniem Twym, biegnę. Będziecie więcej dostrzegać zarówno w życiu Kościoła, jak i w życiu tego państwa. Będziecie słyszeć głos wyraźnie, który do tej pory był nieuchwytny dla was. Poznacie aniołów, których do tej pory nie znaliście.
Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Halleluja. Ojcze, ja w imieniu Jezusa ustanawiam kompletne, jasne i praktyczne projekty prorocze dla tych ludzi. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Hello, my name is Jesus. Przez imię Jezus. Ja ogłaszam w imieniu Jezusa, że będą rozróżniać tak ostro, jak do tej pory nie rozróżniali. Przez imię Jezus. Między tym, co święte, a tym, co nieświęte. Przez imię Jezus. Halleluja. Halleluja. I powiedział do nich, módlcie się i nie ustawajcie. Szczekanie psa przez imię Jezus. Ja ogłaszam nad nimi w imieniu Jezusa, że będą czujni na wroga i będą czujni na błogosławieństwo. Ja ogłaszam nad nimi w imieniu Jezusa, że swoim szczekaniem będą informowali Kościół zarówno o niebezpieczeństwie, jak i o błogosławieństwie w imieniu Jezusa. Halleluja. Proszę, żeby wyszły do przodu wszystkie osoby, które systematycznie uchybiają w modlitwie. Jesteś człowiekiem, który nie modli się, tak jak powiedział Bóg. Wyjdź, jeśli modlitwa dla ciebie nie stanowi tak ważnego elementu, jak powiedział o tym Bóg. On powiedział, módlcie się i nie ustawajcie. Módlcie się i nie ustawajcie. Ewa, chodź proszę. Z tamtej strony. Kładź ręce na ludzi. Basia, kładź ręce na ludzi. Basia Zielska, kładź ręce na ludzi. Udzielaj tego. Udzielaj. Tylko udzielenie. Udzielaj im. Udzielaj im tego, co włożył w ciebie Bóg. Bóg chce przełomu do twojego życia. Bóg chce przełomu do twojego życia. Przełomu modlitewnego. Módlcie się. Módlcie się cały czas.
Nie stać cię na to, żeby się nie modlić. Nie stać cię na to, żeby się nie modlić. Nie masz na to czasu, żeby się nie modlić. Nie możesz tego zrobić. Musisz zapłacić każdą cenę za to. Módl się teraz. I powiedz, pomóż mi Boże. Pomóż mi w tym. Majestat Twój nie wstrzyma Cię, korony swej wyrzekłeś się. Wydany byłem. Decyduj o tym, że będziesz modlił się i nie będziesz ustawał. Jak mój bluz mazałeś sam, kiedy zmarł i zmartwychwstał. Halleluja. Teraz rządzisz Ty nad niebo wywyższony. Tylko Ciebie Jezus wierzy się, tylko Ty zdobyłeś serce my. Będziesz człowiekiem modlitwy. Nieważne, co się będzie działo. Człowiek modlitwy. Tylko Ciebie Jezus tylko Ty zgodziłeś serce. Przyjmujcie od nich. To nie jest dla wybranych. Modlitwa to jest styl życia. To w niej przesuwamy góry. To w niej wychodzimy z więzienia. To w niej zakładamy biznesy. To w niej zdrowiejemy.
zdobyłeś serce me. Powieki wierzę, będę kochać Cię, bo tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Jezus, to jest cud, że Ciebie znam, majestat, majestat Twój nie wstrzymał Cię. Niebo wywyższone, tylko Ciebie Jezus wielbić chcę, tylko Ty stworzyłeś serce me. Po wieki wieczne będę kochać Cię, bo tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Jezus, to jest cud, że Ciebie znam. Ciebie Jezus wielbić chcę, tylko Ty zdobyłeś serce me. Po wieki wieczne będę kochać Cię, bo tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Jezus, to jest cud, że Ciebie znam. Tylko Ciebie Jezus wielbić chcę, tylko Ty zdobyłeś serce me. Po wieki wieczne będę kochać Cię, bo tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Jezus, to jest cud, że Ciebie znam. Tylko Ciebie Jezus wielbić chcę, tylko Ty zdobyłeś serce me. Będę kochać Cię. Grajcie. Bo tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Nie nagrywajcie tego. Jezus, to jest cud, że Ciebie znam. Tylko Ciebie Jezus wybić chcę. Jak nie będziesz się modlił, nie będziesz widział ani początku, ani końca.
nie będziesz tych rzeczy dostrzegał. Życie będzie biegło koło ciebie. W jednej społeczności będziesz patrzył na ludzi obok, którzy rozwijają się i zmieniają. Ale jeżeli nie będziesz się modlił, to zaczniesz być lata świetlne od nich. Będziesz przesypiał sezony duchowe. Nie będziesz wiedział, kiedy się zaczynają, ani kiedy się kończą. Rozumiesz? Będziesz szedł siłą rozpędu. Ale jeżeli będziesz się modlił przez cały czas, to będziesz znał początek i koniec każdej sprawy. Będziesz widział szeroko, głęboko, wysoko, daleko. Nie będziesz zaskakiwany przez wroga. Musisz się modlić. Nie możesz modlitwy dołożyć do swojego życia. Żyję i się modlę. Jeśli się nie modlę, to nie żyję. Oto wyznanie nowego przymierza. Jeśli się nie modlę, to nie żyję. Jak wam powiedziałem wcześniej, w trzecim niebie jest 7 poziomów. O tym nam mówi Księga Izajasza. To są poziomy wieczne. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. Poziomy wieczne. Czyli to, w którym miejscu nieba będziesz się znajdował, na którym z 7 poziomów, zależy od tego, co zrobisz tu na tej ziemi w tym krótkim odcinku czasu. A to, co zrobisz na tej ziemi w tym krótkim odcinku czasu, jest zależne od tego, czy będziesz się modlił. To tak działa. Możesz być na poziomie numer 1, bo przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, ale możesz być na poziomie numer 7. Tam już się nie będzie przechodziło poziomów. Tam będą tworzone plutony Boga. Plutony Boga. Rozumiesz? One nie będą tam mieszane. Nie, bo to nie jest jakiś jeden wielki cyrk albo skłod. Rozumiesz? Jest taki serial polski o żołnierzach w Afganistanie. Jest tam jeden człowiek, który wierzy w Boga, jeden z żołnierzy. I on jest w jednostce uderzeniowej. Jest katolikiem, więc się po prostu modli, gdzie jest. Modli się przed jedzeniem, modli się, kiedy idzie walić do wrogów. Modli się. Jeden ateista do niego mówi: po co się modlisz? Przecież to teren Allaha. I się śmieje. A on mówi: posłuchaj, ty dbaj o swoją dupę, a ja będę dbał o swoją duszę. A rozumiesz? On tam był z Bogiem, na terenie Allaha. Jeśli chcesz być z Bogiem tu na ziemi, to nie możesz jedynie mówić, że się narodziłeś z Bożego Ducha. Tylko musisz się modlić. Bo inaczej twoje życie z Bogiem będzie teoretyczne. I jedyną praktyczną rzeczą, która będzie w nim, to pójście do nieba po śmierci. Bo to jest wrogi teren. Zadbaj o swoją duszę. Módl się. Pamiętaj, co On powiedział. Tak naprawdę. Módl się dziś. Módl się jutro. Ja się modlę non-stop. W dzień, w nocy. Jak tylko moja głowa odchodzi od stanu modlitewnego, natychmiast jest alarm. Ja kiedyś postawiłem aniołów przy swojej głowie i powiedziałem: pilnujcie jej. Jakbym się kiedyś przestał modlić,
to chcę to poczuć w samym środku mojego mózgu. Nie pozwalaj sobie na to. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Czcimy Ciebie, Święty Duchu. Ty, który jesteś błogosławieństwem naszym. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Swoją krwią On wykupił mnie, mocą swą On ożywił mnie. Uczynił On swoją krwią, On wykupił.
potrzebuje uzdrowienia z czegokolwiek, do przodu chodź. Chorujesz w ciele, boli cię. Kto jeszcze? Kto potrzebuje? Każda osoba, stawaj. Halleluja. Podchodźcie do nich, módlcie się, kładźcie ręce na nich. Módlcie się precyzyjnie przeciwko każdemu schorzeniu, które jest. Zapraszam. Zapraszam, tu jeszcze są potrzebne osoby do modlitwy. Swoją krwią. Zapraszam. On wykupił mnie mocą swą. On ożywił mnie. Bogu niech będzie chwała za to, co zapraszam. Czynił on. Bogu niech będzie chwała. Bogu niech będzie chwała. Bogu niech będzie chwała za to, co precyzyjnie, tu jeszcze jest potrzebna osoba do modlitwy. Halleluja. Problemy z sercem, kłucie nad sercem. Odczuwasz tak w klatce piersiowej, podejdź tutaj. Kto tak ma? Będzie chwała, Bogu nie będzie chwała. Problem z sercem. Będzie chwała. Do Niny podejdź, pod Sienina. Uczynił on swoją krwią, on wykupił mnie mocą swą, on ożywił mnie. Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił on. Halleluja. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech. To, co uczynił on swoją krwią, on wykupił mnie mocą swą, on ożywił mnie. Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił on. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech. Za to, co uczynił on swoją krwią, on wykupił mnie mocą swą, on ożywił mnie. Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił on. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała. Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił on. Swoją krwią on wykupił mnie mocą swą, on ożywił mnie. Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił on. Bogu niech będzie chwała. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała.
za to, co uczynił On. Swoją krwią On wykupił mnie, mocą swą On ożywił mnie. Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała. Mocą swą On ożywił mnie. Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech. Ojcze, dziękujemy Tobie. Będzie chwała. Bogu niech będzie za Twoje przymierze, które masz z nami. Bogu niech będzie chwała. Ojcze, dziękuję Ci za to, co uczynił On. Za to, że to jest przymierze nierozerwalne. On wykupił mnie mocą swą, On ożywił mnie. Bogu nie. Na tym, Ojcze, stoimy wiarą. Będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała. Bogu niech będzie chwała. Bogu niech. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała,
Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała, niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech
będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Siadajcie, przyjaciele.